W Komendzie Powiatowej Policji Gdymanowej prowadzone są czynności dotyczące składania w Urzędzie Gminy w Mszanie Dolnej fałszywych wniosków o zwrot podatku od paliw płynnych. Na podstawie tych wniosków wypłacane były pieniądze. Proceder ten miał trwać od 2011 roku do 2014. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ktoś składał fałszywe wnioski o zwrot akcyzy za paliwo płynne. Te środki dotyczyły albo pochodzić miały dla rolników, którzy za zakupiony olej napędowy otrzymywali równoważnik w formie pieniężnej. Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników gminy na policję złożył Bolesław Żaba. Pytany na czwartkowej sesji Rady Gminy przez radnego Piotra Dola, co w tej sprawie jest mu wiadome, odpowiedział lakonicznie. Chcę Państwu powiedzieć, że współdziałamy w tym zakresie z policją. Kontaktowałem się wczoraj z panem komendantem Stachakiem. W tym temacie wszystkie materiały są zabezpieczone, sprawa jest wyjaśniana, ale z uwagi na dobro tego postępowania nie mogę udzielić jakichś głębszych informacji. Na razie nie można powiedzieć, ile osób w tej sprawie może być poszkodowanych. Na poczet tych czynności, które teraz prowadzimy, zabezpieczyliśmy sporą ilość materiału dowodowego. Policjanci go muszą przeanalizować, aby wskazać osoby pokrzywdzone, wskazać kwotę, na jaką został uszczuplony skarb państwa i oczywiście wskazać sprawcę. Proszę powiedzieć, czy w tej sprawie prócz tych zgromadzonych dowodów, dokumentów jeszcze coś ustaliliście? Musimy najpierw bazować na tym, co mamy zabezpieczone, bo to nam dopiero da obraz całej sytuacji. Sprawę tę szeroko opisują lokalne i regionalne media. Słowo daję, to duże zaskoczenie, ponieważ mam zaufanie do moich pracowników. Byli zatrudnieni, zanim objąłem funkcję, ale polegałem na nich, powiedział w Gazecie Krakowskiej Bolesław Żaba, wójt gminy Mszana Dolna. Józef Budacz, TV28.